Dzień dobry, ja właśnie wrzuciłam wczorajszego vloga, piję sobie wodę z solą, bo się szybciej wchłania i ostatnio jak się troszkę źle czuję, to zawsze tak robię, a później już sobie piję normalną wodę. Także tak zaczynam dzień, to znaczy nie, skłamałabym, zaczęłam dzień od kawy i wrzucania vloga, a teraz na drugie śniadanko wyleciała woda. Właśnie Kacper szykuje śniadanie, Liam śpi, bo po prostu jest chyba wykończony po wczorajszym dniu, obudził się, zjadł i poszedł spać. Dzisiaj mamy taki trochę pracowity, domowy dzień, jest parę rzeczy do ogarnięcia, także będziemy nagrywać z domku. Mama! Liam właśnie po śniadaniu zobaczył, że na stole leżały te katy ze zwierzątkami, jeszcze jest śliweczka. A my mieliśmy posprzątać, a co zrobiliśmy? Jeszcze większy syf. To ja nie wiem, jak to wychodzi, ale zawsze jak sprzątamy, to zamiast wszystko ogarnąć, to robimy tak, że odkładamy, przekładamy i jest jeszcze gorzej. Liam kocha piłki i kocha balony, a balon z piłki to jest dopiero hit. Liam, jak fajny balon? Kacper właśnie poszedł do fryzjera. No Liam wstał, tak naprawdę jest godzina 12:10, a Liam wstał godzinę temu, więc jest dopiero po śniadaniu. Jak Kacper przyjdzie, to zacznę robić obiad. I po obiedzie dokończymy ogarnię ten syf, bo no narobiliśmy tutaj trochę. Liam dalej w piżamie i w pampersie. Góra od piżamy i pampers, to jest styl. Ale owocowy chłopak. Tylko uważaj na pestkę. Tam jest pestka w tej śliwce. Mniam. Co to zje teraz? Do kosza to wyrzuć. Super. Liam się bawi w salonie, a ja muszę ogarnąć jego szafę, bo w sumie dawno jej nie przeglądałam, a wiem, że ma tutaj dużo rzeczy, zwłaszcza spodnie i bluz, takich jeszcze z zimy, które już na pewno są za małe. No i tak trochę mi się przewala. Niby prasuję te rzeczy, ale tutaj te spodnie to mam tak totalnie wymieszane, więc muszę to ogarnąć. Mam ostatnią szufladę, taką właśnie, gdzie odkładam za małe ubranka, ale bardzo dawno nie odkładałam. To chyba ostatnio w kwietniu. Jednak wcale tak dużo nie odłożyłam. Praktycznie nic się nie zmieniło. Tutaj tylko dwie bluzy jednak były za małe i tutaj jeszcze są spodenki, krótkie spodenki, które są za duże na niego. Tutaj przełożyłam stroje kąpielowe, posegregowałam dżinsy, dresy. Dlaczego mało dżinsów? No ale teraz chodzi ciągle w krótkich, więc... Piżamki, krótkie, które są dobre. Bluzeczki, tam jest dwie bluzeczki z długim tam są. No jeszcze przełożyłam mu koszulę, bo idziemy w piątek na wesele. No i ma jedną dobrą, a później mamy białą polówkę w razie czego, jakby mu było gorąco, albo jakby się pobrudził. Co to Lianek się robi? Obiadek? Lianek się nie może doczekać obiadku. Tak? Idzie pyszny obiadek? Mama! O, mama robi to. Obiadkujemy sobie przy ławie. My w ogóle tak często sobie tutaj jemy z Kacprem, a teraz Liam pierwszy raz. Ale w sumie idealnie się mu sprawdził ten materacyk. Siedzi sobie jak gość. Ale buraczkami to ja go pokarmię, bo on nie ogarnia. Jeszcze u Liama w pokoju ściągnę zasłonki i firankę i umyję okna.
I chyba to będzie koniec porządków na dzisiaj. Nie wiem, już mi się nie chce, gdzieś chyba pójdziemy na plac zabaw, albo coś porobimy. Jutro też jest dzień, żeby też poogarniamy dom. Postanowiłam, że jeszcze w kuchni ogarnę, a zobaczcie, ten kto wymyślił takie okna, że to jedno okno się nie otwiera, a jeszcze tutaj mamy taką szybę. O, to jest, ja nie wiem. Nie, no ale tak serio fajnie to wygląda, ale tragedia, żeby to umyć, dlatego tego nie robię często. Wyniosłam wszystkie rzeczy z sypialni, tutaj były meble. I założyłam robota, bo jest to po prostu zbawienny tutaj pod łóżkiem, właśnie mam fajnie skąd, ogólnie wszystko co gdzieś tutaj leżało na podłodze, to albo jest aktualnie na łóżku, albo wyniesione całkiem w pokoju. O, jeszcze wody się ewakuuje, także robocie bez ekstra, polecamy każdemu. A właśnie toaletkę wyniosłam z pokoju i będę się teraz za nią brała, robię przegląd kosmetyków, tu w ogóle mam jakieś randomowe rzeczy, które liam na znosy do sypialni, więc tak. Sprzątanko. Zostawiam sobie takie paletki. Tu mam Zoiva. Tutaj mam Morphe. I te dwie mam z kalendarza adwentowego Makeup Revolution. I w sumie one są spoko, ale są takie neutralne i dość małe. Cieniutkie, więc jakieś podłuże. I mam jeszcze Rorerara. L'Oreala w kosmetyczce, taką z lusterkiem. To też ją jeszcze zostawiam. Tutaj mam opakowanie po naszyjniku, który dostałam po urodzeniu Liama od męża. Trzymam to na pamiątkę, ale chyba przełożę to do szafy z pamiątkami, a nie tutaj, bo w sumie nie mam tu miejsca na to. Tutaj też mam voucher na sesję zdjęciową, którą dostałam od, no nie ja dostałam, Liam dostał od moich przyjaciółek. Jeszcze musimy wykorzystać, bo tak sobie pomyślałam, że chyba zrobimy dopiero sesję taką bożonarodzeniową gdzieś tam końcem listopada, początkiem grudnia. Także to też idzie do tej szafki z pamiątkami, z prezentami. Pudełeczka z biżuterią, fajna historia w sumie, w ogóle zapomniałam o tych naszyjnikach. O, to jest medalik taki z Matką Boską. I mąż sprzątał samochód, mój taki stary samochód, który, znaczy stary, nie taki stary, ale jeździłam nim jeszcze w liceum. Patrzy się, a tam złoty naszyjnik i srebrny naszyjnik, no i ten właśnie chce sobie przetopić na coś fajnego, bo nie mówię, że to jest niefajne, ale po prostu nie noszę takich naszyjników. Tu mam jakieś bransoletka, a to jest wianek z Panińskich. A to jest z mojego Panińskiego, z datą. No, już jest w takim stanie wysłużonym dość mocno. O, a to jest ten AirTag, który mieliśmy w walizce. Wracaliśmy z Bali, dzięki niemu wiedzieliśmy, że walizki nasze zostały w Dubaju. Mam takie rozświetlacze, ale muszę się ich pozbyć, bo ostatnio w ogóle nie użyłam rozświetlacza. Ten jest taki stary, kultowy My Secret. Jego już nie robią w takiej formie. Wiem, że się zmieniła formuła, więc mega szkoda mi jest go wyrzucić, także on zostaje. Ten Disco Ball też był spoko, ale już tak bardziej się sypią drobinki na twarz. No i Mary Luminizer, który uważam, że też zmieniła się formuła, a ja... no chodź. A ja mam jeszcze ten stary. No dobra, nie chcę się otworzyć. I chyba jeszcze zostawię tę paletkę Caramel Melange. No zobaczymy. No dobra, chciałam wyrzucić te rozświetlacze, ale one są mega. Już tak sobie postanowiłam, dobra, wyrzucam te ciemne, no nie? No bo przecież i tak nie będę chodziła w takim różowym rozświetlaczu. Ale to jest taki kozak. No i dobra, brązowym tym bardziej nie będę chodziła, no bo przecież jestem blada. Ale to jest taki kozak, ten jest jeszcze większym kozakiem. Więc chyba zostawiam wszystkie te rozświetlacze. Po prostu będę tych, one są takie półkremowe, tych będę używała jako cienie, więc będę się zmuszać, żeby robić makijaże i używać w wolnych chwilach. Tutaj mam takie strobe balm, nie wiem jak się nazywa po włosku. W każdym razie też spoko są. Takie bardziej jakby podkłady pod rozświetlacz. I jeszcze dwa takie i tego ciemnego się pozbędę. Ten zostawiam. I one są wszystkie z kalendarza adwentowego. A, no i mam jeszcze taki Bobbi Brown, to też go nie wyrzucę, bo często mi się też przydaje jako lusterko. I nie wiem, mi się podoba i mogę sobie używać czy jaśniejsze, czy ciemniejsze, jakie tam chcę. To sobie wymieszam. Zostawiam takie dwa róże. Reszta kosmetyków mam w kosmetyczce, takie rzeczy, które wam nie znaję, ale te róże zostawiam. Chociaż ten to jest rozwalony przez Liama, ale to jest taki ponadczasowy róż. Ten jest taki żywszy, ten zostawiam. Jeszcze zostawiam ten bronzer.
tutaj, trochę rzucam. Resztkę tego sobie zostawię, żeby zużyć i resztkę tego podkładu, to to zostawiam i lecimy do pomadek. Pomadek mam o tyle, ale one są wszystkie stare, więc o, taka kółka ja mam. Więc to wszystko leci, ok, to jest w miarę nowe. A, jeszcze korektor mam. To jest w miarę nowe, dostałam to jako prezent w blogu. Nie próbowałam jeszcze, ale kurczę, co tu mam w ogóle. Dobra. A, tą sobie zostawię. Bourjois Rouge Velvet Edition. A tak to wszystko leci. No proszę. Naprawdę, w ogóle nie używam, a mam tego pełno i to też mam pomadki z czasów studiów. Jeszcze zostawiam sobie bronzer Bahama Mama, taki klasyk. I pędzle, ale pędzle idą do mycia. To tyle. I tak to teraz wygląda szufladka. Elegancko. Pędzle, tutaj te pierdółki. Rozświetlacze i jeszcze więcej rozświetlaczy. Masakra, biżuteria. A to są te rzeczy, które wyrzuciłam. Idziemy na spacerek, na słoneczko i wiaterek, jak to było. Właśnie nie wiemy, co jeszcze robimy, czy idziemy na lody, czy idziemy do jakiejś restauracji. Tutaj mamy niedaleko taką knajpkę fajną z placem zabaw. Zobaczymy. Na Matecznym otwarła się taka manufaktura wypieków i musieliśmy wejść, bo są tutaj balony, więc Liam nas namówił, wzięliśmy sobie taką tartę na pół. No i Liam oczywiście zgarnął balonika. My jemy tartę, a Liam wyjada borówki. Zjedli na pół pomidoróweczkę, na drugie Kacper sobie wziął schabowego, bo dzisiaj mu było mało kotletów. A ja sobie wziąłam pierogi i właśnie czekam na nie. Ale ja tam coś skombinuję. Pierożki słowiańskie i są pyszne. To są takie pierogi ruskie z kapustą kiszoną. Niam. Naprawdę są kozackie. Matko Boska, co to dziecko wymyśla? Widzieliście, jak on tam wlazł? Liam, dzisiaj chyba się nie kąpiesz, co? Co? Liczysz tam coś? Thank you.
Wróciliśmy do domku, Liam poszedł spać, ja ogarnęłam jednego TikToka. No i co, zabierając za montowanie tego vloga, to już będzie koniec. A jeszcze czekam na super przesyłkę, ale to Wam pokażę w jutrzejszym vlogu, bo już chcę tego zmontować, żeby go rano wstawić. A przesyłka przyjdzie mi około 21 dopiero. Także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się jutro.